Siemanko wszystkim, chciałem Wam dzisiaj zaprezentować filtr zewnętrzny, tak zwanego Chińczyka. Wiele osób zastanawiało się, czy go warto kupować, czy jest głośny, czy się zaraz nie rozszczelni. Ja z własnego doświadczenia użytkuję go już ponad 4 lata. Wymieniłem tylko raz uszczeleczkę, która się znajduje bodajże tutaj. Jak to jest pęknięcie, jak się otwiera. Jestem ogólnie z filtra bardzo zadowolony. Jak słychać filtr, czy chodzi głośno? Ciężko określić. No, teraz możemy posłuchać, jak filtr tak naprawdę chodzi, bo przedtem głośno tak co chodziło, to chodził brzęczyk. A to głośność filtra. Ja tam nie słyszę, żeby chociaż mnie szelesił, strzykał, jak to niektórzy pisali. Modelik to jest HW303B. Jak za swoją cenę w porównaniu do konkurencji jest naprawdę wart swoich pieniędzy, bo za ten filtr zapłaciłem bodajże 190 zł, tylko z odbiorem osobistym, kupując przez Allegro, a konkurencyjne filtry kosztują ponad 400 zł i to też takie... Ten filtr ma przepustowość bodajże 1400 litrów na godzinę, no to jest też bardzo duży. Ogólnie jestem zadowolony z tego filtra i mógłbym go polecić. Chyba że mi się trafi naprawdę taki egzemplarz perełka, który się nie psuje, bo wiadomo, jeden kupi egzemplarz taki, że podłączy i po 2 miesiącach mu się rozsypie, a mi się trafiła perełka taka, że 4 lata go użytkuję i jakoś jest elegancki. No jedyną wadą, jaką jest, nie wiem jak w innych filtrach zewnętrznych, to jest pompowanie wody do filtra, jak go wyczyszczę i nie napełnię go, to pompowanie wody z akwarium do filtra. To jest męczarnia, dopiero ten przycisk daje wycisk. Ale ogólnie polecam go, 4,5 na 5. Dziękuję ślicznie za uwagę. Chcecie więcej, piszcie w komentarzach, nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Dzięki, na razie.